Tu jak to jest? A jak tak samo, nie? To się jak dalinę. No właśnie. Dobra. To nagrywasz? Nagrywa, no. Co ty z tym materiałem nagrasz? No film zrobię, vloga. A co mam zrobić? Do TVN-a miałem dać? Nie ma ziewania. O kurwa, to może. Nie znam mnie jak. Co? Nie znam mnie. Nie zna cię. Pozna. Jaro, chodź do swojego widza. Siema. Projekt Simpson. O kurde, chłopie. Ale wlepy mam tam. Co tam, mam. Ale ty masz. Ja mam, ale mówi, że ma, że mu wysyłałeś. Ty mi wysłałeś jeszcze, to mam. Aha. Bo tam Simka mi tata nie pozwolił ponaklejać. Aha, aha. Zajebiście, kurde. Jarek, projekt Krosendura, ale szukam cię. No właśnie idzie do mnie niby. Znaczy, idzie. Ja się z nimi widziałem, poszedł do auta. Nie wziąłem telefonu. Aha, no dobra, ale my się znaleźliśmy, no to zaraz go znajdziemy. No. A gdzie ten Jarek, on ma auto? Na parkingu czy gdzie? Ja nie wiem. Chyba na parkingu. Ale on mówił, że jedzie do mnie, ja mu mówiłem, że jesteśmy przy Pryszlicach za biurem i jedzie. I przyjedzie? I przyjedzie. No to dobrze, no to... To super, stary, kurwa, patrz. Cały czas komentuje. Tylko teraz nie ma czasu za bardzo, bo ta szkoła głupia. No co zrobić, no. Lepiej pracować niż się uczyć, no ale... No nie wiem, nie wiem. No. Najmniej byłoby coś z tego, panie. No to jest piękne. Piękne po prostu. Chociaż ci koło rusza. O, na hamulcu jest. I dosiądzie go jeszcze. No mówiłem. To jest praca z motocyklem. A jeszcze zmienił teraz z 250 na 350. Spokojnie, będę. Damy radę. Nie, bo one ściska się, one się rozprężają i działają na twoją korzyść. O kurwa.
Co ty masz za bieg? Dwójkę. Dwójkę na pewno? No. Ty pierdolę, to kończę. Pokuśmy. Nie mam kondycji, ci powiem. Trójka kurwa była. Aha. Czy czwórka nawet? Sorry. Gazu? Nie. Co to jest? No, za wysoki bieg miałem. Chciałem pracować. Proszę, co chodzi. Spróbuję. Jaku od razu wiem. Spróbuję. No dwójkę. Może przerzuciłem przypadkowo, wiesz? To najgorzej to jest, jak ktoś, kurde, patrzy. Dobrze. Musi być duża kompresja. To tych teraz jak jedziesz tak w terenie, to tych biegałki to nie trzymaj, nie? Od spodu nie? Nie, to jest jazda w terenie, to nie amerykański styl na autostradę, nie? Aha, a już tak się nauczyłem. Kurde. Nasz trzymasz się na stopkach i balansujesz, nie? Aha. Fajnie, pyk, wiesz, no to tak miarę, no. Tam musisz tą zasadę takiego wyrwania z tego piachu. Ja ci... Mocniej, nie? Nie, chodzi o to rwanie motoru, bo im ty bardziej mu pomożesz... Tym lepiej. Tym on... Nie ma co wygładzać. Daniel fajne ćwiczenie dawał przed oponą. Stajesz sobie przed oponą. Podrzucasz, żeby postawić na oponę koło. Tak, to mówił. I z powrotem. To jest zarąbiste ćwiczenie ci pewnie. No. Bo zanim mieliśmy wjazd na taką oponę. 1,20 m. Z miejsca? Z Danielem. No, opony ma. Trenowałem, nie wjechałem, a z Danielem miałem tam bitwę taką na wjazd i się udało 3 razy, nie? Ale powiem ci, jaki wynik? Jaki wynik? Dzisiaj? No. To teraz 420, ale... Ale powiem ci, że idę poprawić, bo zjebałem ten enduro, nie? Mokro było, bo akurat deszcz padał i wszędzie no. Kurwa ślisko. Także może teraz idę się poprawić, póki jest sucho, nie? No. Ale po obiedzie. Jak już się wszyscy rozjadą, to wtedy. Ale już ślisko, mi te kamienie już trochę lepiej, nie?
wiesz co, generalnie jak ja jechałem, to było kupa ludzi i stali, nie? Trzeba było gdzieś omijać, kurwa, to wiesz, ciężko, nie? Dlatego lepiej poczekać jak nie ma, bo wtedy masz łatwiej. Lepiej pójdzie, bo wiesz, na asfalcie też tam pół biedy czy jakimś ścigaczem, nie? Ale tu w terenie nie ma tej przyczepności często czy gdzieś i to trzeba kurwa go wyrwać na łapach. Trzeba, nie? No. Ujebać się na tyle, żeby on kurwa się wynurzył, nie? No. Czekaj, chodź tak na jedynce, ja ci trochę tu pokażę gdzieś w jakimś ciężkim piachu. Tylko że zrobię o co chodzi. Puść mnie, patrz. To jest fajne ćwiczenie właśnie. Musisz tak, wiesz, to dosiąść, to wystarczy tak, nie? A, z ciałem całym! To już wiem, dobra. Źle robiłem. Mniej. O kurwa! Bym nigdy nie wiedział. Ale też siadaj na niego. Dobra. Siadaj o. Kurwa. No teraz wiem jak to trenować, kurwa. No, kurwa, mistrzostwo świata, ludzie. Ja jeszcze robię tak, że często na przeszkodach pierw robię tą symulację. Nie ma się co wstydzić. Próbujesz sobie na sucho. I za którymś razem, no zobacz na sucho, tak? Zobacz. Na sucho trenować, nie? Hop, o! Hop, o! O, hop, o! Weź tu dawaj. Hop, o! Hop, o! Hop, o! I delikatnie gazu i wtedy pójdzie. Jak już to robisz, o! No to teraz jak gazuje, on już masz... No! Hop, o! Hop, o! Kurwa. No i teraz musisz to skoordynować z lekkim sprzęgłem i nie za dużo gazu. Tak. Żeby on prawie, bo wiesz, jak on ci kurwa złapie, to on ci wyjebie. No, tak mi wyjebał wtedy. To on musi taki wiesz. Hop, o! Hop, o! Hop, o! Gazu teraz. Zobacz. I lepiej jeszcze teraz. Hop, o! Nie puszczasz sprzęgła,
całkiem, tylko troszeczkę go, wiesz. Aha. Podstrzeliwujesz i go zaraz tu łapiesz, nie, że zapomnisz. Dobra. Kontrolujesz to sprzęgłem, tą prędkość, wiesz, to, te przełożenia. Dobra. Hep. O! Kurwa, muszę to wyćwiczyć. Wyćwiczę to! Poryje ci koło, nie? No. Ja mam... Będę trenował cały czas to! No kurde! I noga na hamulce. Za 2 tygodnie cyrkle będę robił. Aj spokój, ale to trzeba trenować, a nie raz. No będę trenował! No będę trenował. No wiem jak. A co ja miałem trenować? No ale 1000 jest w patelni. No ale ty mi powiedziałeś chyba najlepszy. Nie wiem, no wiesz. Teraz tak już, jak już tak kombinujesz, to później podjeżdżasz do Beleczki, pak, śmieca, już jest coś na Beleczki. Żeby nie zamielił. A to jest trudne tu ten gaz wyczuć, wiesz? Trudne wszystko. Bardzo trudne jest. Jak się uwalasz, to wtedy puszczasz sprzęgło, dodać lekko gazu, a wtedy jak jest wklejony, to nie ma siły zerwać i całą tą chwilą wtedy tylko podnosi, on idzie ładnie. Prawie się koło miało, nie dziury nie tam. Słuchaj, nigdy bym nie wiedział. Zobacz, jaką ty dziurę wyrąbałeś. No. Widziałeś, no. Bo ty kopiesz, a ja prawie bez zerwania, tak pół. No tak, ale widzisz, to tylko treningi, no ale wiesz, no ja wiem teraz jak to robić, ja nie wiedziałem, że sprzęgło trzymam na pół. Ja nie wiedziałem, że tylko lekko gazu. Bo on się poderwie i tu w razie już za wysoko, to chodzi tylko za akcentowanie. Tak. Ja nie chcę, żebyś tam świetnie robił, tylko żebyś na połowę gwizdka sobie po prostu, no. Żeby to wszystko powoli wchodziło. Tak. Nie od razu kurwa graham, tak? No, no. Nie, no bardzo dobrze, dzięki. I noga na hamulcu, wtedy cyk, wiesz. Kurde, znowu postępy będę robił. Ja będziesz ćwiczył? No będę ćwiczył. Jak wiem jak. A kto mi to miał powiedzieć? Ja ci mówię, że to nikt nie kompresja, ma. Kompresja, widzisz jaką rolę gra kompresja? No i tak. Sprężyn się wybijasz. Ciągniesz, później druga część, że ty ciągnąc, wiesz, klepiesz na siedzenie, zobacz, dociskasz motor. Słuchaj, w tym momencie go dociśniesz i strzelisz, to on nie zerwie. Dobra, bo, a teraz ciążysz i baj, mielisz do tej dziury. A teraz powiedz, jak ja mam trenować jazdę na gumie na stojąco? Jak mam trenować? No na stojąco, no stajesz, no mogę zajebać trochę na kole. Tak? Dobra, zajeb, żebym wiedział. Dwójka, trójka, pozycja. Taka pozycja musi być. Zajebiście. Brawo! Brawo! I to? Jaro! Dupę cofnij! Nacisnąć
można. Nie, to jakaś kuczkami, to mega kuczkami. Jasne, to jest pomocne. To nie jest siłowe zadanie, tylko techniczne. O, widzisz? Uuuu! Zrobię, ja bym zjawu, zobacz, może na sztuce. Lepiej. Pierwszy raz był zaskoczony, ale drugi raz już się nie obali, bo będzie wiedział, że ma nogą kontrolować, nie? Równowagę. Muszę coś samemu, wiesz, na stoponie. Jasne. Dobra, przyjechać na obiad. Będziemy spadać, tak? No widzisz, że tu trzeba nie jechać na nie? Tak. Nie, trzeba go ściszyć, żeby może motor się cały... On głębiej nurmuje, nie? Tak. Nabiera rozbiegu. Tak. No. Stanie, jak się spręży, nie? Bo one ściska się, one się rozprężają. Tak, i działają na twoją korzyść. Tak. No. I ty korzystujesz, jak on idzie do góry, to tylko mu pomagasz się poderwać. Razem czy coś. No to zetrzesz się dalej. Szybkie nie. Dawaj jeszcze raz. No ucz się od chłopaka tutaj, zobacz. No ucz się od niego, no. Patrz. Hamulec, zobacz. Poczekaj, bo zmęczony jest. Nie, brak. Muszę tak skoordynować tam. No. Nie za dużo gazu. Takie to ja już przerabiałem. KTM fruwał jak chciał. Nie, Daniel? Tak. A to nie o to chodzi, ja nie chcę tak go wyrzucać. Lecicie, tak? No. Lecicie, tak? Już nie widzimy. No. Ten obiad? No, dobra. Nie wiesz, nie idziesz na obiad? Nie, bo ty nie masz bonu obiadowego. Ja jadę na obiad. Wiewiór widać, że jest objeżdżony. Ej, poczekaj, my też idziemy. Dałeś ten, panie. Zobacz. Mega wartowiec, kurwa. Ale co będzie robił teraz? Teraz będzie całą ulicę jeździł na kole. No tak. Ale ma strach w oczach. Fajnie to jest. Zostawił i poszedł. Ale nie, bo tu kolega zostaje podobno. Zostajecie? Nie, tu kolega wie, więc ja. To poczekaj, to my pójdziemy z ziemi i se pójdziesz. Nie chciał, a teraz już nie odpuść. Tak, i uczyć od megawatowców. Idę się wyleczyć. No i co, widzisz? Nie taki diabeł straszny. Abyś się śmiał, szydził, a... No trochę to roboty jest.